Dzień dobry, Anna Nowosielska. Witam Was serdecznie na kanale Krakowia Maraton i zapraszam na rozmowę na żywo z naszym ekspertem w ramach cyklu Startuję w Krakowie. A dzisiaj naszym gościem jest biegacz, trener, instruktor lekkiej atletyki z wieloletnim stażem i oczywiście ASICS frontrunner Kacper Piech. Dzień dobry, Kacper. Cześć, bardzo mi miło. Mi również. Kacper podczas swojej przygody z bieganiem zdążył już dwa razy obiec glob, pokonując przy tym 80 tysięcy kilometrów. Wow. No i oczywiście do tej liczby zaliczają się także biegi Królewskiej Triady Biegowej, a w tym także Krakowia Półmaraton Królewski. Najbliższa edycja, 10, jubileuszowa już 20 października. A jeśli ty chcesz w niej wystartować, ale coś cię powstrzymuje, masz pewne wątpliwości, to koniecznie śledź nasz cykl Startuję w Krakowie, bo będziemy was krok po kroku przygotowywać. I to jest właśnie pierwsze spotkanie poświęcone dystansowi półmaratońskiemu. Kacper przygotował dla Was ABC treningu dla początkujących, czyli jak przygotować się do startu w półmaratonie. Może powiedzmy na początku, dlaczego polecasz półmaraton? Co jest takiego wyjątkowego w tym dystansie? Półmaraton to już jest moim zdaniem taki dystans, który naprawdę zapada w pamięci na dłużej niż taki krótki bieg. Jest to zazwyczaj, no powiedzmy, od takich bardzo szybkich biegaczy od godziny, większość biegaczy no półtorej, dwie godziny, do tam powiedzmy 2,5, troszkę więcej. Także to już jest czas wysiłku, który wymaga bardzo, no, takiego większego zaangażowania, zapamiętuje się to, pojawiają się już kryzysy na takim dystansie, ale dzięki temu właśnie to jest piękny dystans, że nie jest jeszcze aż tak długi jak maraton, ale już wymaga takiego poświęcenia, podejścia takiego wytrzymałościowego, trzeba troszeczkę przełamać te swoje bariery, także świetny dla początkujących jako takie pierwsze, może nie pierwszy bieg, bo ja zalecam nawet zacząć od krótszych, ale pierwszy taki dłuższy bieg, półmaraton jest idealny. Czyli jest z czego być dumnym. Skoro powiedzieliśmy o tych czasach, to od razu przejdę, żeby mi nie umknęło, do pytania, które pojawiło się w okienku na naszym story, bo też zawsze zachęcamy Was przed live'em do tego, żeby swoje zadawać pytania do naszych ekspertów. Co jest kluczem w przygotowaniu do półmaratonu na konkretny wynik, konkretny czas? Jak oszacować, jak to zrobić? No, celować. Oczywiście stając na starcie warto mieć takie pojęcie w ogóle na jaki czas chcemy pobiec. Oczywiście w dniu biegu trzeba zdecydować, czy moje oczekiwania są odpowiednie, czy muszę gdzieś skorygować sobie ze względu na pogodę głównie, bo pogoda tutaj ma duże znaczenie i oczywiście samopoczucie, bo jeśli byliśmy w ostatnim tygodniu chorzy, to te nasze oczekiwania trzeba zweryfikować. Ale tak jak tutaj było pytanie, dobrze mieć jakieś oczekiwania swoje. I przede wszystkim, tak jak teraz jesteśmy na etapie, gdzie do półmaratonu jest 5 miesięcy, jak dobrze to liczę. Drugie pytanie, ile czasu potrzeba na przygotowanie się do półmaratonu? Czyli rozumiem, że te pół roku tak, będzie okej. Tak, czyli mamy te powiedzmy niecałe pół roku i w tym momencie naprawdę bardzo ciężko jest powiedzieć, na jaki będziemy biec czas w półmaratonie. Po prostu trzeba skupić się na regularności, na treningu. Forma teraz, czy nawet za 2-3 miesiące, to jeszcze nie musi być ta forma, która będzie w październiku na biegu. Także moim zdaniem takie pierwsze przymiarki do czasu mogą się pojawić mniej więcej półtorej, dwa miesiące przed biegiem. Wtedy na podstawie treningów, jakie wykonujemy, na przykład krótszy dystans 12-14 km, wtedy można przebiec już troszeczkę mocniejszy i można sobie wyobrazić, że powiedzmy te kilka kilometrów przy jeszcze treningu w ostatnich tygodniach jesteśmy w stanie dociągnąć. Ewentualnie treningi takie, które dzieli się na odcinki, również można przeliczyć na jakieś swoje oczekiwania w półmaratonie, na przykład takie treningi jak 10 razy kilometr, czy na przykład 5 razy 2 kilometry, w jakiś sposób już dają nam obraz, że prawdopodobnie troszkę wolniej możemy spróbować pobiec na tym głównym dystansie. Ale to już na tym bardziej zaawansowanym etapie, a zacznijmy od początku. Jak w ogóle przygotować się do takiego biegu już długodystansowego? Co jest przed w ogóle rozpoczęciem treningów? Tak, przed rozpoczęciem treningów ja bym bardzo zalecał przede wszystkim podstawowe badania, czyli EKG, żeby sprawdzić, czy serce pracuje w porządku, badania krwi podstawowe, no mogą być te podstawowe, można sobie dokładać różne dodatkowe parametry, ale trzeba je zrobić, od razu umówić się na konsultację z lekarzem, czy gdzieś mamy jakieś niedobory, czy o coś trzeba
specjalnie jeszcze zadbać, bo organizm, który biega, uprawia aktywność fizyczną, wymaga jeszcze więcej niż taki, który tego nie robi. Więc jeżeli pojawiają się na początku jakieś niedobory, to bardzo szybko trzeba o nie zadbać, jakąś odpowiednią ścieżkę, często diety, czy postępowania przyjąć, żeby po prostu nie brakowało energii. Także pod tym kątem na pewno badania to podstawa. Moim zdaniem warto, jeśli mamy możliwość, umówić się do fizjoterapeuty, nawet jedna wizyta, zapytać się, na co zwrócić uwagę, czy może mamy jakieś dysproporcje, czy może ta budowa stopy jest jakaś specjalna, na co zwrócić tutaj uwagę pod tym kątem. Jeśli mamy możliwość, to można umówić się na trening biegowy, nawet niekoniecznie od razu plan jakiś specjalistyczny, tylko po prostu na jeden trening, na którym trener też zwróci uwagę właśnie na technikę biegu, może jakich ćwiczeń więcej wykonywać tak na co dzień, no i podpowie po prostu takie podstawy na początku. A co ze sprzętem? Sprzęt oczywiście, tak jak się mówi, że buty biegowe są najważniejsze i to prawda. Trzeba mocno skoncentrować się właśnie, tak jak rozmawialiśmy, o tej budowie stopy, czyli albo skonsultować się ze specjalistą, ewentualnie w sklepie specjalistycznym też takie porady od osób, które mają bardzo duże doświadczenie no, w tej charakterystyce butów biegowych, bo tutaj mogą być też duże różnice, które po prostu przez nieodpowiedni dobór obuwia będziemy niepotrzebnie pewne swoje błędy pogłębiać. Także no, na pewno te buty biegowe, o tą sprawę trzeba zadbać. Druga sprawa, strój, no, bardzo wygodny, dopasowany do pogody. Ja zawsze mówię, że jakby jak idziemy na spacer, a idziemy na bieganie, to jest zupełnie inny strój. Spokojnie o tą jedną porę roku przysłowiową można ubrać się lżej, czyli jak na spacer ubralibyśmy się, nie wiem, w lekkie jeansy, cienką bluzę, to na bieganie spokojnie można iść na krótko, ewentualnie w jakiejś cienkiej bluzie i to będzie w porządku. No a co, gdy pogoda jest gorsza, nie jest przyszyjata aura? Tak, mamy przygotowania do półmaratonu, do tych startów przede wszystkim jesiennych, charakteryzują się tym, że ten początek przygotowań, czy nawet środek już taki bardziej intensywny, przypada na wakacje. Wakacje to jest ciężki okres biegowy. No i wiadomo, pierwsza porada, jeśli możesz, biegaj rano, biegaj wieczorem. To już bardzo dużo pomoże. Ale przy takich często powtarzających się temperaturach, że tam 25-30 stopni, nawet rano jest już gorąco. I tu, czyli o świcie proszę wstawać. Warto. I tutaj bardzo ważna porada, którą dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego. Progres w bieganiu nie jest ciągły. Ja nawet biegając już 20 lat też mam tak, że dwa dni mi się biega super, a na przykład na trzeci dzień fatalnie, nie mam siły, muszę bardzo kontrolować zmęczenie, żeby nie przesadzić. Także jeżeli biegacze doświadczeni mają takie problemy, to naprawdę często oczekujemy, że już ten każdy kolejny tydzień, każdy kolejny trening będzie coraz lepszy. Ale musimy się przygotować, że ten progres nie jest ciągły. Czasem na przykład tydzień jest trudniejszy, ale w kolejnym tygodniu nagle super. Warto było tą regularność utrzymać, żeby ten progres był. Także przygotujcie się na to, że będą lepsze dni biegowe, będą gorsze dni biegowe, na co często też wpływa pogoda, ale samopoczucie też. Po prostu robimy dużo rzeczy, czasem jesteśmy bardziej zmęczeni. Treningi nie będą szły ciągiem z tygodnia na tydzień. Niekoniecznie będzie coraz lepiej, będą lepsze tygodnie, gorsze. Trzeba się na to przygotować. Nie mogę ci się nawet wtrącić, bo wyprzedzasz moje myśli. O co chcę dopytać, to mówisz, także prawdziwy ekspert. No, rzeczywiście, szacunek. Natomiast ta regularność, treningi. Jak ten plan treningowy ułożyć na początku? Bo czy od razu zaczynamy biegać, czy stawiamy na takie zajęcia jednak ogólnorozwojowe? Właśnie, tutaj też pierwsze skojarzenie z przygotowaniem do biegu masowego, w którym chcemy wziąć udział, czy na przykład półmaratonu, jest takie, że no, jeżeli ten wysiłek będzie polegał na bieganiu, no to zaczynam biegać. Mam trochę czasu, tu często w wakacje też, bardzo częsty błąd, że mam więcej czasu, od razu biegam. I biegam, 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 codziennie biegam. Zazwyczaj bardzo fajnie oczywiście jest na samym początku, ale po 3-4 tygodniach już przychodzi takie lekkie przemęczenie. Ja bym proponował od początku ustalić sobie taki schemat, że biegamy raczej dla początkujących taka liczba, jak ja nawet ze swojego doświadczenia, jak przygotowuję plany treningowe, to jest to takie 3-4
treningi w tygodniu biegowe, to jest naprawdę super, jak to się utrzyma. No i wydaje się wielu osobom aktywnym, że to tak, no 3-4, no ja mogę więcej, mam czas, może coś dorzucę, może jednak można więcej biegania wrzucić. To ja tutaj bym zalecił, jeżeli masz czas, masz możliwości, masz energię, to dorzuć sobie poza bieganiem jeszcze coś dodatkowego. Czyli sesje ćwiczeń wzmacniających, takich ogólnorozwojowych, może jakaś lekka siłownia, basen jest świetny, jednocześnie regeneracyjnie i wzmacniająco. Także każda inna aktywność, czy wakacyjnie, nie wiem, jak jedzie się w góry, to takie chodzenie po górach też już można spokojnie uznać jako trening. Także nie skupiajmy się tylko, oczywiście będziemy na zawodach biegać, więc to jest najważniejsze, ale bieganie jest bardzo obciążające, łatwo się przetrenować. Także ja bym radził 3-4 razy w tygodniu biegać, plus dorzucić sobie coś, zadbać właśnie o takie wzmocnienie ciała ogólne, różne aktywności jak najbardziej wchodzą w grę. Od początku taki schemat, żeby po prostu nie zabiegać się za bardzo. A gdy już biegamy, to jakie techniki stosować? Tak, warto urozmaicać sobie trening. Oczywiście taka podstawa, tak jak często już utarło się mówić, że żeby biegać szybko, trzeba biegać wolno. To poniekąd jest prawda, bo takie treningi są bardzo ważne. Trzeba sporo biegać wolno, żeby poprawić sobie tą wytrzymałość. I tutaj też nawiązując jeszcze do tego okresu wakacyjnego, dużo osób ma problem jeżeli biegnie się ciężko, to nie bój się przejść do marszu. Można spokojnie od początku treningu na tym podstawowym poziomie można przechodzić do marszu, bo przygotowując się do półmaratonu myślimy o tym, no ale jak ja pobiegnę te 21 km, przecież jak ja nie dam rady teraz nawet chwilę przebiec, ale przede wszystkim jeszcze jest kilka miesięcy, także te pierwsze treningi, nie musisz mieć formy półmaratońskiej teraz, ta forma ma być w październiku. Także spokojnie, jeżeli potrzebujesz, żeby to był taki umiarkowany wysiłek, to spokojnie można sobie przeplatać to marszem. Natomiast oczywiście nie trzeba biegać tylko wolno i bardzo spokojnie, na większe zmęczenie też można wchodzić. I tutaj takie podstawy, takie pierwsze urozmaicenia treningów, bo jest ich mnóstwo, to ja bym zalecał krótkie przyspieszenia, czyli na przykład zamiast biegać sobie na przykład 7 km, to biegamy sobie 5 km, robimy chwilę przerwy i robimy serię przyspieszeń, na przykład 5 razy 100 metrów, troszkę szybciej. Oczywiście nie na maksa, ale już trochę tego szybszego biegania jest. Takie przyspieszenia można robić również na podbiegach, czyli podobnie, kilka kilometrów, później seria takich szybszych podbiegów, na przykład 5 razy 100 metrów, czy może być 8 razy 60 metrów, to mogą być krótkie odcinki. Urozmaicenie takie, które też nie jest jeszcze bardzo wymagające, ale już daje taką satysfakcję i poprawia wytrzymałość, to jest przyspieszenie pod koniec treningu. Czyli na przykład biegamy sobie zamiast 8 km, robimy sobie 7 i ostatni kilometr jest troszkę szybszy. Im bliżej końca, na przykład tym większe zmęczenie, to uczy fajnie nie przesadzić na początku, bo już w głowie jest to, że na koniec mamy jeszcze przyspieszyć. Także bardzo fajne urozmaicenie na początek, żeby za dużo nie było tego szybkiego. Ostatnie 500 metrów, ostatni kilometr, czy ostatnie 2 kilometry można zrobić na przykład na treningu trochę szybciej. A regularne treningi właśnie różnych technik biegania możecie znaleźć na naszych stronach internetowych i przyjść co sobotę pod sklep biegacza. O 10:00 startuje Biegaj w Krakowie w ramach cyklu Trenuj w Krakowie. Doświadczona kadra instruktorska przekaże Wam podstawowe instrukcje, zadba. Ten poziom jest zróżnicowany, każdy może przyjść, serdecznie Was do tego zachęcamy. Warto zakochać się w bieganiu. Powiedziałeś, że wcześniej warto przebiec mniejszy dystans. Jaki byś polecał i o ile wcześniej? Żeby też się nie przemęczyć, nie stracić tych sił już na docelowy start. Tak, tutaj tak tradycyjnie takim dobrym sprawdzianem, który ja też zazwyczaj namawiam zawodniczki i zawodników, żeby wystartowali, jest bieg Trzech Kopców. No teraz jest idealny odstęp od tego biegu, bo 4 tygodnie mamy. Także to jest naprawdę dystans tam około 13 km. Mm-hmm. Licząc, że jest on w drugiej części troszkę pagórkowaty, to wiadomo, jest to trochę inny bieg, ale można powiedzieć, krótszy, ale można się sprawdzić, ale bezwyzwaniowy. Można się sprawdzić, jest jakby nie ma takiej presji czasowej, bo wiadomo, że no jak górki się pojawiają, to też trochę ciężko sobie to przeliczyć, ale już jest atmosfera, już są ludzie, już musimy się zmierzyć z tym opanowaniem się,
bo emocje niosą niesamowicie. Im dłuższy dystans, tym te emocje mogą nas bardziej zgubić. Czyli wystartowanie w takim biegu wcześniej, czy to na 10 km, czy właśnie na przykład w biegu Trzech Kopców, jest super takim sprawdzeniem się, jak potrafimy zapanować nad emocjami, jak, czy się nawodnimy odpowiednio, czy dobrze rozłożyliśmy siły, czy sprzęt zadziałał. No moim zdaniem wystartowanie w biegu jest mega ważne krótszym przed startem w półmaratonie, także bardzo polecam takie doświadczenie. A co zapamiętałeś z Krakowia półmaratonów królewskich? Półmaraton tutaj w Krakowie to zawsze dla mnie był taki bodziec, żeby trochę przyspieszyć i udawało mi się to, bo te kilka biegów naprawdę zaskakiwałem sam siebie, bo trasa jest dość szybka, oczywiście wiadomo, zawsze jakaś tam delikatna górka się pojawi, ale generalnie trasa jest szybka, więc zawsze to był dla mnie taki bodziec, żeby przyspieszyć, żeby popracować trochę nad szybkością i fajnie mi się to udawało. Taka forma była bardzo dobra na tych półmaratonach. No a druga sprawa dla mnie, no to zawsze takie delikatne wzruszenie, jak gdzieś tam widzi się tyle ludzi, no bo to jest największy bieg w Krakowie, więc no zawsze wiadomo, znajomi, osoby gdzieś ze środowiska biegowego, to w Krakowie jest duże zagęszczenie, bo jak mieszkam tutaj no kilkanaście lat, to już wiadomo, sporo tych osób się poznało, także zawsze jakoś tak lekkie wzruszenie jest, że tu wszyscy się spotkaliśmy na tym biegu i na tym półmaratonie, no oczywiście na maratonie też, ale no jest takie delikatne wzruszenie, że tyle osób zdecydowało się gdzieś tam podjąć to wyzwanie, niezależnie od czasu, bo to nawet, wiecie, każdy ma swój czas, na który gdzieś tam chce się poprawić i dąży do poprawy siebie, więc no tak, to ten półmaraton na pewno z tym się wiąże. Czyli obowiązkowa pozycja w kalendarzu biegowym, jesiennym, no i nie zapominajmy o niepowtarzalnej atmosferze, finisz w przyciemnionej hali, w blasku świateł w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce, czyli Tauron Arenie Kraków. Biegacze z całego świata zawsze się tym zachwycają. Start zapisów na Krakowia Półmaraton Królewski już 5 czerwca, także zapiszcie tę datę, zarejestrujcie się, złóżcie tę publiczną deklarację, bo wtedy, Kacper, chyba zgodzisz się, że już mamy taką motywację wewnętrzną, takie społeczne zobowiązanie i wtedy już możemy obrać ten zdecydowanie plan treningowy. Zapisanie się wcześniej bardzo procentuje. Oczywiście z umiarem, bo też czasem ten pierwszy etap bywa za mocny przygotowań, także zapiszmy się, miejmy to z tyłu głowy. Jest to świetna mobilizacja, żeby trenować, ale oczywiście stopniowo. Jeszcze dużo czasu, ale stopniowo trzeba zaczynać się ruszać. Krakowia Półmaraton Królewski już 20 października, limit 10 tysięcy zawodników na 10 jubileusz. Kacper, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia, bo jeszcze się spotkamy w ramach cyklu Startuję w Krakowie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.